Cześć wszystkim, tu Joto Mama, przychodzimy do Was z nowym vlogiem i od razu ten pierwszy vlog po Egipcie, po naszym wyjeździe będzie gimnastyczny, ponieważ raz w roku na zajęciach gimnastycznych Mai odbywa się taki rodzinny trening, więc postanowiliśmy, że dzisiaj idziemy tam i będziemy ćwiczyli całą rodziną. Życzymy wszystkim miłego dnia, zostańcie z nami. Ja już jestem gotowy, jestem ubrany. Co przed chwilą idziemy. Mówiłeś? Tak, co przed chwilą mówiłeś? Dlaczego musimy teraz ćwiczyć? Po Egipcie trzeba ćwiczyć. Po te urlopie, gdzie byliśmy teraz. Po jedzeniu? Tak. Idziemy. Gimnastyczka, Mesio, gotowy? Na co? Na co? Na trening, tak? Tata będzie ćwiczył? Co tata będzie robił, tu mówiłaś, małcie? Szpagaty. Szpagaty i nogę do góry. A Isza też będzie ćwiczyła? Piłka wodna. No, słuchaj, ja też planowałam ćwiczyć, ale nie wiem, czy Elias mi dzisiaj pozwolił. Nie chcę się nawet obudzić. Spokojnie, jak coś, to ja mogę pilnować się. Ty w zeszłym roku nie ćwiczyłeś. Może być tak? Tak, już jesteś gotowy. Już jestem balerinka. Tak, chodzę. Jak? A to stopy naprężone. Naprężone stopy. Elisza, pokaż koszulkę. Pasja mojego dziecka moją pasją. I dziecko. Co tu się dzieje? Na tą stronę. No, nie wiem. O, przerwa, jak się czujesz? Fajnie. A Isza, nie ćwiczyła się, pijesz wodę. U nas tutaj nastąpiła zamiana, ponieważ Isza ze mną za bardzo nie ćwiczy, to znaczy ona leży prawie cały czas, więc Majusia chciała ze mną ćwiczyć razem. Żyjesz tam? Jeszcze do przodu, no co ty? Ty masz jeszcze. Na krękusu. Tak? Dobrze jest? Do przodu, zobacz, tak, o. No, Aisza, proszę cię, do przodu troszeczkę. Do przodu. Dawaj. Paraluchy pod poduchy. Robisz pamięć. Bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny mecz, wiesz? Już Aisza będzie kół. Powtarzajcie ze mną. Majusz, jak?
ćwiczenie. Tak, tak. Dasz radę. Dasz radę. Trochę tu. Nie zaskoczył. Najlepiej ma Eliasek. Dobra. O. O. Chciałeś? Złapać tak i zabierę wszystko do tyłu. O, dokładnie tak. Ćwiczy. No, mogę to sobie zabrać? Maja, kto z nas lepiej ćwiczył, mama czy tata? Mama. Jak się bogaty nie umiesz? Nie umiesz, no dokładnie. Jak było? Super. Ty się nie wymęczyłaś, prawda? Moisza tak powolutku leżała. My z tatusiem naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Wszystko dałam. I mięśnie, i brzuch. I mięśnie, i brzuch? Ogólnie jako mama jestem ze wszystkich zadowolona, oprócz Eliaska, który w zeszłym roku nie chciał ćwiczyć, w tym roku też. Mam nadzieję, że może za rok jednak uda się i on będzie ćwiczył. Dzisiaj było takie stanowcze nie, że on jednak nie będzie ćwiczył. Co robić z Eliaskiem, powiedz mi? Nie będzie jadł. Nie będzie jadł? Zupę? Tak, tak właśnie, ponieważ on na gimnastykę ma i chodzi tylko z powodu zupy pomidorowe. Wcześniej fiki i sioś. Frytki i sos. A teraz przyjeżdża tutaj i zjeść zupę pomidorową tylko, tak? Kupić sobie śniadanie. Maśla, po treningu. O! No widzisz, to ja, ty. Jaka zupa z rana. Z rana jak śmietana. A ty co, będziesz jadł? A ty nie ćwiczyłeś. A wiesz co Isza powiedziała? A Isza powiedziała, że jak ty nie ćwiczyłeś z nami, no to nie będziesz jadł. Śniadanie po treningu. Pączek i zupa pomidorowa. Kaisza, też zupa pomidorowa. Czekamy jeszcze na Majusię, ona zaraz będzie miała przerwę i też będzie jadła. Jeszku, zadowolony? Oj, oj, oj. Majusiu, ale my zapomnieliśmy powiedzieć, że my to ćwiczyliśmy 2 godziny. I Maja z nami również. I teraz Maja kolejne 2 godziny ćwiczy, bez nas już. Czyli tak. Razem trening 4 godziny. W niedzielę. W niedzielę. Naprawdę szok. Wow! Co myślisz? Mi się wydaje, że jutro nie będę mogła już się ruszyć z łóżka nawet. Wszystkie mięśnie mnie bolą. Gdzie teraz idziemy? No właśnie. Do domu, bo wujek jedzie. Wujek za chwilę przyjedzie, wujek makrem przyjedzie. Tyle dzisiaj atrakcji, zobaczcie, rodzinny trening. I zaraz wujek przyjedzie. Słuchajcie, pogoda naprawdę wiosenna. Mam nadzieję, że już śnieg nie wróci, Mesio, obstawiaj. Wróci śnieg. Ale wiesz, czasami, nawet w kwietniu trochę tam pada, tak? Przez kilka dni. Mam nadzieję, że już nie. Chociaż właśnie ta zima była naprawdę bardzo krótka. Najkrótsza chyba ze wszystkich, prawda? To znaczy, jeśli chodzi o śnieg, to było go naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja się cieszę, że nie kupiłam jeszcze kolejnych canek, a miałam zamówić. I akurat śniegu już nie było. Zobaczcie, kto przyjechał. Już makrem jest.
Cieszysz się? Zobacz. Dzieciaki go wymęczą. Co wy tu robicie? Kogo się złapało tutaj? Co wy tu robicie, Eliasku? Co my robimy? Pankejki. Pankejki? Naprawdę? Wow. No to czekam. Był Poli też. Tak, byłaś u Poli i jadłeś pankejki. Eliasku, no to dzisiaj będzie za dużo pankejków, czy nie? Czy w sam raz? Synu. Jest wielkie autka i motory i wszelkie pojazdy. Mamy tutaj taką zdrową mieszankę. Mogę zobaczyć? Czekaj, pokażę skład, okej? Okay? Gdzieś tutaj nie widać. A, biła mąka kokosowa, mąka ryżowa, tapioka, cukier kokosowy, mąka gryczana, len milon i bezglutenowy proszek do pieczenia. I to wszystko. Idealnie, prawda? No. Jasku, co ty tam oblizujesz? Jasku. Nie pomocnik. Teraz trzeba odczekać 3 minuty. Słuchajcie, póki tutaj młodzież pracuje, ja już będę kończyła tego vloga. Ogólnie powiem wam szczerze, że dzisiejsza gimnastyka mnie nawet nie trochę, mocno wymęczyła, więc idę trochę poleżeć, będę czekała na pankejki. Naprawdę super jest, gdy się ma już takie starsze dziecko zaangażowane, które w sumie samo od siebie chce coś robić, tak jak Aisza. Naprawdę ona ostatnio wkręciła się w gotowanie. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa! Eliasku, pożegnamy się! Pa! Pa, pa! Tak wyglądają moje pankejki. Tak, przepyszne, super, dziękuję, Aisza.